Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kruk i chcę was zaprosić na już kolejny odcinek, znaczy już drugi odcinek z gry Baby is Yellow. Jestem około 20 dni przed nową aktualizacją do tej gry. No i chcę sobie przypomnieć tą gierkę, gdyż wczoraj sobie w nią trochę zagrałem. No i co? No i dzisiaj sobie pogramy jeszcze raz. Pokażę wam niektóre rzeczy, które dodali, które niejako też urozmaicają grę. No więc co? Zaczynajmy od pierwszej nocy. Noc pierwsza. Opiekunka. Czas spać. Dziecko. Czy tak właśnie myślisz? Nie, powiem, ciekawe. Dobrze, lecimy. Wchodzimy sobie normalnie do gierki. Tutaj już jest nasz króliś, z którym będzie powiązana inny ending, że tak powiem. Po podejściu do stołu oczywiście mamy tutaj uszka. I pytać teraz, co możemy z nimi zrobić. Podejść do Boba i go ubrać jako kot. Oczywiście przez to możemy też sobie włączyć czarno-biały albo dużą głowę. Choć też możemy dać na bardzo, ale to bardzo małą rozdzielczość. Teraz to wygląda jak gry z PS1 albo z jeszcze innej starszej gry. Starszej konsoli, przepraszam. Proszę nie bijcie mnie w komentarzach. A z taką wielką głową nie, tym bardziej nie. Dobra. Czyli co? Tymczasem pójdę sobie i zacznę grać normalnie w tę grę, jak się powinno grać. Czyli tu oczywiście mamy przedstawione najważniejsze rzeczy. Czyli to, co musimy zrobić wpierw, co musimy wziąć, jeśli dziecko będzie w tak zwanym szale. Baranek to może, że jest nawiązanie do nas. I jest to oto oczko. Co ono oznacza? No to zobaczycie pod koniec. Dobrze. Bierzemy butlę. Dajemy kaszajadowi. Bierzemy go. Rzucamy. Bierzemy peluchę. I go nie ma. To co? Bierzemy peluchę. Rzucamy w niego. Bierzemy. Idziemy na górę. Rąbany, jak se stoi. Patrzcie państwo. Ho, ho, ho. Dobra. Odpowiednia przytulanka dla niego. No i teraz się nie będę odzywał. Dobra, znam te drzwi. I teraz słuchajcie narratora. Oczywiście książka jest przetłumaczona na język polski, więc możecie sobie trochę poczytać. Across the shore, in distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, said the cat with much delight. Excitedly, they ran outside, explorers in the night. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colorful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made, the cat cried out. I should never have brought him here. No.
Cóż mogę powiedzieć, no. Historyjka bardzo ciekawa, a zarazem i smutna, że tak powiem. Dobra. O co mi chodzi z tą aktualizacją? Jak możecie zauważyć, tu jest pełno rzeczy, tak samo jak na przykład pralka, w której możemy wyprać dziecko, ale to tak na marginesie. Cicho. Tu mamy nagranie. Snow. A curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this job, but I was not the first. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. We spoke of Haster and Casilda in their absence. While outside, the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Oh, the sin of such innocent eyes. Clear as crystal. Understood by the ignorant and wise alike. More precious than jewels. More soothing than music. More awful than death. Then, as I fell, I knew that the baby in yellow had opened their tattered mantle, and there was only God to cry to now. No, tu mamy przedstawione, że tak powiem, wydarzenia sprzed naszej kandydatury na opiekunkę tego dziecka. Dobra, teraz wchodzimy na górę. To jest tak jakby lekko tajemnicze pomieszczenie. Jakieś dziwne obrazy. Tu prawdopodobnie jest jakaś postać. Tu jest jakiś... Tu jest drzewo, jak dobrze widzę. Tu jakaś ławeczka nawet. A tu może jest jakiś zamek. Albo coś w tym stylu. Albo jakiś ołtarz. Z drugiej strony jest... Tu na pewno jest okno. Tu jest jakiś stół. A tu jakiś gość. Dobra, idziemy dalej. Tu albo jest jakaś jaskinia, albo czekaj, tu jest jakiś wilk, tu jest jakaś góra. Tu jest jakieś sklepisko. Tu widać mężczyznę. Tu jest jego dłoń, albo gołąb. A tu jest... A dobra, to wiem. Chodzi chyba o lekarza plagi. Tu jest prawdopodobnie palące się drzewo. Albo kobieta z rogami. Jedno z dwóch. Dobra. Tu już jakieś bezgroły. Tu jest sztaluga z bardzo znanym logiem, które będzie później nam pokazane. Wchodzimy do obrazu i pojawiam się tutaj w bardzo tajemniczym pomieszczeniu z bardzo dziwnie wyglądającym tłem. Kotel. No. I to mam ogólnie zapowiedź aktualizacji, która będzie za około 20 dni. Tego nie oceniam jeszcze. Tu są łeb, ręce. Tu jest prawdopodobnie jakaś postać, albo tu jest jaskinia. Czekaj, bo... Kurczę, coś tu ciemno. Albo można to też wziąć pod innym. Że tak powiem, spojrzeniem. Tu jest postać, tu są barki, tu są ręce i to idzie w naszą stronę. Nie ma za co. Teraz mogę łaskawie schodzić. Popękane.
Te osoby, co nie widziały tej gry, albo się w nią nie grały, bardzo polecam. Uspokoić dziecko? Już idę. Czekaj. Dobra. Chochlę zostawiam. Co tam maleńki? Bieramy go. No już. I chyc o ścianę. Czy ktoś kiedyś powiedział, jak masz piękne oczy? Nie, uciekaj. Piękny jesteś, piękny, no. Masz tu chochlę do zabawy. Ty dziadzie jeden. Ty masz tu klockę, się powiesz jeszcze. Zamykamy i idziemy na relaks. No ty mały kaszo jadzie. A odnośnie baranka, co nie? To na... Lodowca może wskazywać właśnie na niego, a nie na nas. To jest taka moja wolna interpretacja. No. Musimy robić to i to, żeby baranek był szczęśliwy, żeby nie stało się to, jeśli stanie się to, następnego dnia stanie się to. No. Chaotyczne wytłumaczenie w skrócie wszystkiego. Ale szkoda, że to ma tylko 3 noce plus dodatkowy ending. Dobra. Dziecko. Ha, ha, ha. Patrz, patrz. Czy to nie jest śmieszne? Opiekunka. Mówiłam ci, żebyś tego nie robił. A co może nie robić taki mały szkrab? Ty jesteś tu. Co? Łap. To jest dziecko, bo jest na żółto. To jest kot, który powinien być w nowej aktualizacji. Tu są prawdopodobnie bombki albo klucze, a tu jest dziecko, które siedzi na tronie, czyli prawdopodobnie kot to jest mniej więcej, albo to jest do wczorajszego dnia, co wczorajszej nocy nawiązanie. Dobra. No kurczę, twoja pieczona mać była. O, jest. Bieramy tego małego śmierdziela i idziemy dalej. Chycam cię na przewijak. No to chyba żartujesz. Chodź tu. Majciarzu, chodź tu. Ale nie do kuchni. Kurczę, że mam tu mało czułeś tego.
No i ciulcie zamykam. Rąbany uciekł. Ha! Bałwan. Zmień piluszkę. Idę mu zmienić piluszkę. Piluszka zmieniona, lecimy do łóżeczka. No i tu możecie zauważyć pierwsze oznaki, co jest nie tak z tym dzieckiem. Bierzemy go znowu za habety i idziemy do sypialni. Jeszcze dajcie mi chwilkę, chcę sobie sprawdzić. Czy jeśli zaprowadzimy go tutaj i na łóżko nie chycimy? Nie, nie działa. Chyc. Teraz bieramy królika. Mas. Bierę książkę. I wsłuchujcie się w piękną opowieść o królewiczu i królisiu. When the rabbit came to visit, the prince said, time to play. But his big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed, she must be stopped. Odnośnie tej opowieści. Ona jest nawiązaniem do późniejszej części gry. A do jakiej części gry? To zobaczycie po trzeciej nocy. Through dark corridors he chased her. Hop, hop, hop. A relentless, futile flight. Hop, hop, hop. Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, hop, hop. The prince, he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, I need new friends. More, now, another. I'll bring you some, don't worry now, replied his loving, caring mother. Dobrze. Teraz idziemy, zamykamy drzwi, idziemy dalej. Królik spierdzielił. A, tak na marginesie. W tym oto miejscu są roboty drogowe. Tylko, że ja już przeszłem tą grę raz i już mam to otwarte. Ale chcę wam pokazać obydwa endingi, czyli zły ending i dobry ending. Teraz idziemy do tego złego, według mnie. Możliwe, że po aktualizacji będzie jakiś trzeci. Dobra. Czytam. Opiekunka. Dobranoc, słodkich snów. Dziecko. Pokażę ci moje sny. Lekko mrocznie to zabrzmiało, ale taki ma być klimat. I teraz spróbuję zrobić coś innego. Wyjdź i zamknij drzwi.
I teraz tak. Musimy sobie zrobić tosty z serem, czyli hyc. Hyc. Kurczę, że jajka nie mogę dać. Dobra. Do tego idzie pieczarka. Pomidor. Szynka. Ser. A na to to. I teraz patrzcie. To wybuchło. Nakarm dziecko potworze. Feed me. O, i to jest właśnie ten znak, co wcześniej widzieliśmy. Bieramy butle, zawracamy się. Chlast. I teraz tak musimy iść tu, 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 hyc, hyc, hyc. A dziecko rozłożone siedzi. Noż. Że nie mogę przejrzeć teraz. O, tu macie klucze na przykład. Pokazane. Tu są, nie wiem co, a tu jest ten znak cały. Oczywiście zaraz wam tutaj przedstawię gdzieś. Czekajcie. Gdzieś. Tu wam zaraz wstawię, co było na lodówce. Więc będę musiał jeszcze raz przejść grę. Ale to spokojnie. To już w montażu między wszystkim. Dobrze. Lecimy z tym małym śmierdzielem tutaj. Rzucamy go tu. Bierzemy pieluszkę. Podchodzimy i... I teraz zostajemy bici przez macki, zabawki i inne tam. Jezus Maria, wystraszyłem się. Mimo że gram w tą grę już chyba trzeci albo czwarty raz, to tak cały czas się przerażam, jak to widzę. Gin demonie. Oczywiście on nie umarł. On tylko się uspokoił. Jak mu się zauważyć? Na smoczku ma ten sam symbol. Czyli czekajcie, to jest tak. 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 I tak. Ten sam, co był na lodówce. Dobra, do tego rysowania idziemy. I tu zaraz się stanie rzecz straszna. On sobie tu siedzi jak szef. Ma swoją książeczkę. Księć i owca. O kurde. Księć. Książę i owca. Oczywiście od razu macie zauważyć, że stąd zabawka zajączka uciekła. Zresztą nie pokazałem, że przed wzięciem tostera z poprzedniej nocy królik stał obok drzwi. Dobra. Teraz... Książeczka. A królewicz i owca. Przepraszam, nie księć. Czytamy. It was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. The wind it blew and blew. Oh no. The curtains flew open wide. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep.
so he called out for his mother, "Please go and find my sheep." "I'm thirsty," said the prince, so the sheep fetched a drink. "I'm dirty," said the prince, so the sheep changed his clothes. "I'm tired," said the prince. "Let me count you. 1, 2, 3. "Just one more thing," said the prince, "before I drift to sleep." He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. "Come join me in my dreams. Stay forever in my head." Obediently, the sheep stepped forth, its mind consumed by dread. A jednak zajączek wrócił. A czemu wrócił? Zaraz wam pokażę. Doskoczył tego grubasa i nas atakuje. Good night. I to jest właśnie złe zakończenie. Według mnie. Choć według artysty może to być dobre zakończenie, ale... dobrym zakończeniem bym tego nie nazwał. No wiecie, pojawienie się w alternatywnym świecie, gdzie to dziecko jest. Dobra. Teraz jest nowe... ten. No, może być, że czwarta dodatkowa noc. I teraz tak, wchodzimy, nie płaść na górę. Czyli od razu zawracamy, idziemy do windy i... nie możemy kliknąć. Czemu nie możemy kliknąć? Gdyż musimy zrobić pierwszą rzecz. Nie możemy usiąść ani nic. Podejdziemy do lodówki, zobaczymy, co możemy zrobić. Tu nam nic nie pokazuje. Nie z butelki. Ale ją wyrzucamy, gdyż to karmić nie będziemy. Wchodzimy na górę. I od razu mamy niezaliczoną... misję pierwszą. I teraz idziemy za królisiem. Oczywiście oczy nas obserwują. Otwieramy drzwi. Idziemy do windy. Klikamy przycisk. Winda zjeżdża. A my wchodzimy dalej. Oczywiście tu jest znowu ten znak. I nasz króliś. Ten królik możliwe, że jest jedną z ofiar właśnie żółtego dziecka. Szaleństwo Pikmana. Szybko w stronę wyjścia. Mały króliczek skończył. Oczywiście ten mały króliczek to jesteśmy my sami. I próbujemy wyskoczyć z tego, jak to powiedzieć, zamku. Oczywiście króliczka już nie ma, gdyż on już spełnił swoją funkcję. Niejako. My wychodzimy. No, jednak pamiętam, że to rozebrałem. Dobra. Idziemy za królisiem. Ale niestety dziecko nam nie pozwala przejść. Ja tu muszę tylko coś popatrzeć, czy nie zabrałem tutaj przez przypadek nic. Dobra. I musimy teraz zabrać sobie tą rzecz. To nie pasuje. Znowu królik. Dużo nawiązań do tego królika. Oczywiście możemy puścić sobie jakieś winyle.
Ale my potrzebujemy specjalnego wenyla. Nie takich. Bierzemy tą. To już chce się z nami bawić. Podchodzimy do pianina i zaczynamy grać. Kłócamy i lecimy do specjalnego pomieszczenia. Oczywiście postaram się, żeby ten odcinek miał jak najmniej cięć, albo w ogóle je całkowicie wymazać. Po czym obejmujemy tego wenyla, kołysanka królów. Oj. Tak blisko są te przyciski, że nawet nie wiem kiedy co przyciskam. Bierzemy co nasze i idziemy. Rozkluczamy. I się okazuje, że co? Nie ma prądu. Więc co? Idziemy za zajączkiem. Tu oczywiście będzie bardzo ciekawa rzecz, a to jak będziemy już uciekać przed nim. Tak, będziemy przed tym dzieckiem uciekać jeszcze bardziej. Oczywiście poprzednio tutaj kotka nie zebrałem. I o co z tym chodzi? Czapki. Zaraz wam pokażę. Tylko musi się ten dzieciak pojawić. Bawmy się w elektryka. I teraz tak, otwieramy sobie tą. Tu jest 1,7, a tam jest 4,3. Podchodzimy do kłódki. 4,3,1,7. Otwieramy, bierzemy bachora i wyrzucamy w kanał. Mu się to podoba, nam nie za bardzo. Oczywiście, żeby nie było tak kolorowo. Jesteśmy cały czas obserwowani przez te łoczy jego. Oczywiście to, czy mogą być nawiązaniem do naszych poprzedników, którym się nie udało tego dziecka dopilnować. Don't leave me, no escape. Nie zostawiaj mnie, nie uciekaj. On po prostu nie chce zostać sam. Już my jesteśmy tym zajączkiem, jak dobrze pamiętacie. Tu winda zjeżdża. A my musimy spierdalać się za przeproszeniem. Bierzemy klucz. Idziemy. Otwieraj te wrota przede mną. Kurczę, zawsze ja biegnę. Potrzebujemy księżyc. I trójkąt. Kurczę, nie wywalaj tego na podłogę. Otwieraj te drzwi. I tam plar jeszcze.
Przepraszam, ale ta ucieczka zawsze wchodzi w moje serce, że tak powiem. Wyjście. Nie zostawię mnie. Zostań tutaj. Jesteśmy w domu, idę do lodówki, patrzę, mleko, ale o nie, 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 nie. My nie robimy tego, co nam każe. Dobra, to będzie bardziej adekwatne. Dla naszego króla bierzemy kluczyk i idziemy na górę. Gdyż to była taka bardzo, ale to bardzo długa pętla. Tu jest zegar, a tu jest książka z napisem. Już widziałem, już wiedziałem, już przeżyłem. Oczywiście on będzie chciał, żebyśmy go zabrali do swojego łóżeczka. Lecz my go nie słuchamy i idziemy dalej. Nieważne co on by robił, musimy iść dalej. I ogólnie będą takie trzy podejścia, żebyśmy go wzięli. Tu jest jeszcze jeden kot. I tu musimy uważać na co kursorem najeżdżamy. Gdyż to nas po prostu cofnie. Nieważne co, my nie możemy nic zrobić. No, nas na zegarku się pojawiło ten symbol. Tfu, idę dalej. Obstawiam, że ten odcinek będzie miał gdzieś 45 do 50 minut. Tak to się obstawiam. Znowu ten symbol. Teraz oczy. Dziwnie zniekształcony. Ten. I nasz. Zabierz dziecko do łóżka. Znowu. Chłopczyk jest bardzo zmęczony. Teraz go bierzemy. Zbieramy kotka i wyrzucamy. Idziemy tu, otwieramy to, wchodzimy. I uciekamy. Tu kłócamy, wchodzimy, zamykamy, idziemy. Nie zostawaj mnie. I odnośnie tego króla. On jest praktycznie w prawie każdej części domu. Też jak uciekaliśmy, to też go mogliśmy zauważyć. Dobra, teraz otwieramy. Tu. On przed nami się pojawia. My uciekamy tędy. On nas wyrzucał tchórz, żebyśmy nie uciekali. Ale my lecimy tędy. Następnie tutaj. Tutaj. A następnie tutaj za buteleczka. No i
Zrobiliśmy dobre zakończenie. Biegli, mały króliczku. Nie jesteś jedyny. Zawsze będą inni. Mniej więcej coś takiego przeczytałem, ale chodziło o co innego. No. I tu będzie... tu macie nawiązanie do tej aktualizacji, co będzie za niedługo. Teraz tak, wracamy do pierwszej nocy. Tu mam już... wszystkie dusze odhaczone. Wchodzimy sobie do... pierwszej nocy. I coś na nas czeka w salonie. Jak dobrze pamiętam. I nie chodzi tu o zławki, ani o nic. Bierzemy, podchodzimy do... tego. I teraz tak. Pierwsze. Daję mu lewitację. Niebieskie. Go pomniejsza. Czerwone. Robi z niego fajerwerkę. A zielone. Robi to. Kajon jest. Dobra. Oczywiście tak. Ja się już będę z wami żegnał, gdyż gierkę już skończyliśmy. Zamykam drzwi. Wyzywam windę. No, to jest nad winda. Elevator system i to jest króliś. Biorę i się z wami żegnam. Trzymajcie się. No i cześć.